Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś wyjątkowy gość, który zapewne da nam bardzo dużo dobrych informacji na temat inwestycji realizowanych w naszym regionie, pan wicestarosta Jacek Chudyma. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam Państwa. Panie starosto, kiedy pojedziemy oddanym do użytku mostem w Ostrowie na Dunajcu? Zgodnie z tą ostatnią zapowiedzią, którą żeśmy informowali mieszkańców, 30 maja jest takim dniem, gdzie myślę, że ta inwestycja na czas puszczenia ruchu, bo to trzeba powiedzieć jasno, że czas puszczenia ruchu, bo całość inwestycji jest aneksowana do 30 czerwca, ale ruch chcemy puścić 30 maja. Wczoraj, w poniedziałek rozpoczęły się ostatnie prace, jeśli chodzi o asfaltowanie, ostatni etap montażu barierek, wykończania pewnych rzeczy, które są niezbędne. Na 28 planujemy próby obciążeniowe. No i potem już tylko taka kosmetyka, która będzie potrzebna, czyli poniedziałek, i chcemy po południu puścić jeszcze 30 ten ruch. No to jest ogromnie ważna dla nas inwestycja. I zresztą tutaj wielokrotnie podkreślałem, czy u pana redaktora, czy w innych mediach, że 2,5 roku wykonania tak skomplikowanej, tak trudnej inwestycji, gdzie zapewne pan redaktor pamięta, że z dnia na dzień został on zamknięty też w sytuacji przez powiatowy nadzór budowlany, gdzie nie mieliśmy właściwie gwarancji finansowych, projektu, pozwoleń, zgód, bo przypomnę tylko, że rzeka Dunaj jest z Natura 2000. A to ale wymaga... finalnie się udało, już wszyscy znamy tą historię, jakie były przeboje i utrudnienia, z jakimi musieliście sobie radzić. Dokładnie. Na terenie tej inwestycji. Pan starosta Łucasz, kiedy był ostatnio w Kafe Tarnów, wspominał o wizycie i otwarciu tej inwestycji przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czy to jest dalej w grze, czy to będzie właśnie tego 30, czy jednak takie oficjalne otwarcie już na przykład będzie, nie wiem, po finalnym oddaniu inwestycji? Otwarcie ruchu nie ma nic do rzeczy z oficjalnym otwarciem mostu. Ja sobie nie wyobrażam, aby osoby, które nas bardzo mocno wspierały i finansowo, i też lobbingiem, nie były na oficjalnym otwarciu. Oficjalnie planujemy otwarcie mostu 18 czerwca. Oczywiście to jest wszystko uzależnione od czasu i decyzji pana premiera, ale też i wiele innych osób, bo też zaproszenie wysłaliśmy do ministra Adamczyka, do marszałków, gdzie no wsparcie 3-milionowe jest dla nas ogromnie ważne. Pani poseł Anny Pieczarki, europoseł, pani byłej premier, pani Beaty Szydło i wiele, wiele zacnych osób, bez których budowa, remont tego mostu no nie byłby możliwy, mówmy sobie szczerze. A do tego czasu od 2018 roku, gdzie udało się dwie ogromne inwestycje w Wierzchowicach, bo przypomnę o łączniku, gdzie no dzięki zmianom akurat w Urzędzie Marszałkowskim, w Zarządzie Marszałkowskim, gdzie akurat doszło moje ugrupowanie do władzy, też udało się przekonać, że ta inwestycja jest ogromnie ważna i właściwie wyprowadzenie całego ruchu ciężkiego z centrum Wierzchowicach z strony wschodniej, bo to mówię o Ostrowie i tej części Wierzchosławic jest dla mnie jako mieszkańca Wierzchosławic ogromnie ważne. Ogromnie zdaję sobie z tego sprawę, że utrudnienia, które były, były i to wielokrotnie przepraszałem, ale były to są to inwestycje niezbędne i które wymagały dużo wcześniej już pracy. Ja już to wielokrotnie wspominałem, że powinno być to wykonane w momencie budowy autostrady, ten zjazd przynajmniej w ten czas. Dokładnie, ale to już nie wracajmy do historii, jak pan redaktor bardzo dobrze zauważył. 30 maja myślę, że będzie to czas, gdzie już będzie to otwarcie tego ruchu dla mieszkańców. Oczywiście będą jeszcze kilka tygodni utrudnienia. Ja w ostatnim czasie rozmawiałem z wykonawcą łącznika odnośnie organizacji ruchu. Oni ten projekt, który jest wykonany, on nie jest do końca korzystny, choć dwukierunkowość ulicy Chemicznej Dunajcowej będzie do czasu zorganizowania nowej organizacji ruchu, gdzie będzie jednokierunkowość ulicą Witosa, jednokierunkowość ulicą Dunajcową, ale myślę, że już mieszkańcy będą mogli mieć alternatywę. Dwukierunkowość Dunajcowej, światła na Witosa, kto będzie chciał poczekać sobie i przez te kilka tygodni, bo po prostu firma, która wykonuje remont, musi zlecić dodatkowy projekt organizacji ruchu i w ten czas to około kilku tygodni będzie trwało. Dlatego ważne, że już będzie zakończona ta inwestycja.
uruchomiony ruch, a do końca czerwca, tak jak powiedziałem, będą trwały jeszcze prace wykończeniowe, takie, które będą podnosiły, w cudzysłowie powiem, estetykę tego miejsca. Tematem, który rozgrzał ostatnio umysły mieszkańców Tarnowa, jest idea powstania pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który będzie zlokalizowany przed dworcem PKP w Tarnowie. Jak pan ocenia, czy to jest te jakby obawy, te głosy krytyczne? Bo jest tak generalnie, że krytykanci zawsze się odzywają, a mimo że czasem jest tych zwolenników więcej, to się po prostu nie biorą udziału w czasem nawet durnych dyskusjach. I pan myśli, że nie wiem, podczas tego odsłonięcia tego pomnika, który na pewno będzie organizowany z jakąś fetą, będzie należało się spodziewać jakiejś kontrmanifestacji, czy nie wiem, jakichś zbiegowisk, czy to jednak wierzy pan, że uda się to spokojnie przeprowadzić? Panie redaktorze, tutaj pan poruszył bardzo ważny temat, ponieważ wiele osób, przypuszczam, że z tych, którzy ten temat poruszają, krytykują, zarzucają brak praworządności, demokracji w Polsce. No jest demokracja, jest praworządność, a w tym wypadku akurat te osoby no będą nam zabraniały uhonorować osobę dla nas wyjątkową, dla Polski przede wszystkim, osobę, która, nie będę już tutaj mówił biografii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo każdy, kto choć troszkę zna jego biografię, to powie, że to jest osoba wyjątkowo zasłużona nie tylko dla Polski, ale tak w tej chwili, w dobie dzisiejszych czasów, gdzie widzimy agresję, wojnę, którą wypowiedziała Rosja Ukrainie, no wizjonera, który przewidział tą sytuację. A co do odsłonięcia pomnika, oczywiście jestem dwoma rękami za tym, zresztą sam zaangażowałem się bardzo mocno w rozpropagowanie cegiełek. I tutaj muszę podkreślić jedną rzecz, że te cegiełki są rozprowadzane wśród członków Prawa i Sprawiedliwości, wśród wójtów Prawa i Sprawiedliwości, którzy są związani z moim środowiskiem, starostów. A nawet tam, gdzie pokazuję, na placu, przy ulicy Rybnej, można też w biurze zarządu okręgu nabyć taką dokładnie cegiełkę. Starostów, marszałków, europoseł Edward Ciasak również bardzo mocno wspartą ideę, ponieważ to jest dla nas bardzo ważne, aby w mieście Tarnowie, gdzie w nieodległej Tuchowie, jedną z ostatnich wizyt przed katastrofą smoleńską odbył właśnie pan prezydent Lech Kaczyński na jubileuszu porozumień rzeszowsko-łuszczyckich. Dlatego ja sobie nie wyobrażam, żeby taka osoba nie została uchowana w Tarnowie. Tym bardziej, że on, prezydent Lech Kaczyński, w Tarnowie w 2008 roku zainaugurował ogólnopolskie obchody Dnia Niepodległości, doceniając Tarnów jako miasto pierwsze niepodległe. Tak, dlatego się ogromnie dziwię osobom, które wypowiadają się w sposób krytyczny, którzy obrażają w różnych forach internetowych, ponieważ to jest właśnie brak demokracji, zabranianie naszemu środowisku, upamiętnienia osób, które dla nas mają bardzo duże znaczenie i nie tylko dla nas, bo też dla innych środowisk, które mogą pewne rzeczy oceniać krytycznie, ale doceniają bardzo dużą wagę akurat działalności pana świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dlatego bardzo mocno żeśmy się zaangażowali. Jest duży odzew, powiem jeszcze raz, członków Prawa i Sprawiedliwości. Nie zwracamy się do osób, które nie są mocno związane, ale są takie osoby, które same do nas się zgłaszają, same u mnie kupują te cegiełki i przekazując to na budowę. Ja tylko przypomnę, że każda cegiełka jest numerowana. Jest to oficjalna zbiórka, która dotyczy tej inicjatywy i ogromnie się cieszę, że będzie takie miejsce, gdzie prezydent Lech Kaczyński będzie miał swoje miejsce w Tarnowie. Właśnie, miejsce, jeszcze raz miejsce. No wielkim sprytem wykazali się działacze Prawa i Sprawiedliwości, inicjatorzy powstania tego pomnika w Tarnowie, bowiem jednym zręcznym ruchem ominęli wojenkę tarnowską, na przykład podczas sesji Rady Miasta, jeżeli na przykład grunt należałby do miasta, no bo wtedy podczas sesji musiałoby to być opiniowany wygląd tego pomnika, lub właśnie lokalizacja. My mielibyśmy kilkumiesięczny jazdę, mówiąc kolokwialnie, a tutaj w białych rękawiczkach na terenie spółki Skarbu Państwa w pięknym, malowniczym miejscu powstanie właśnie pomnik. No spryt, i to jest bardzo wysoki poziom. Panie redaktorze, ja przypuszczam, że to też chodziło o godne miejsce. Tutaj będzie wielu przyjeżdżało podróżnych, którzy będą, wychodząc z dworca, będą widzieli, że jednak Tarnów też
upamiętnił tą wielkiego patriotę, wielką osobę w naszym mieście. Obserwując faktycznie obrady niektórej rady. Mamy to przykład, jak była kwestia ulicy. Dokładnie, ale też i ulicy, ale też i rond, gdzie no niestety wydaje mi się, że jednak opinie czy pewne poglądy, szczególnie radnych wybranych przez społeczność, no powinny być wyważone i takie, które nie powodują jątrzenia czy napuszczania jednych na drugich, tylko bardziej wyważone argumenty merytoryczne. A tutaj brakuje mi niejednokrotnie w tej debacie publicznej. Dlatego się ogromnie cieszę, że w taki sposób upamiętnimy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pani minister Marlenie Maląg, podobał się ośrodek w Wierzchosławicach w Dudniakach podczas jej ostatniej wizyty? Przypomnę, że to już nie jest pierwsza wizyta, bo jeszcze jak... Ale tam się ciągle zmienia, bo ciągle ładujecie kasę, nie? Tak. Pani minister była już jako prezes PFRON-u u nas, już w ten czas zrobił ogromne wrażenie na niej specjalny ośrodek szkoleniowo-wychowawczy. Teraz cały czas go doposażamy i oczywiście wyjazdowe posiedzenie, bo to było wyjazdowe posiedzenie Komisji Parlamentarnej Rodziny i Polityki Społecznej z udziałem pani minister Marleny Maląg, było bardzo merytoryczne, ale też było możliwością zaprezentowania tego, co w powiecie statutowo jest nałożone na powiat tarnowski. Oczywiście sam ośrodek robi bardzo duże wrażenie. Zresztą plany, które pan redaktor zapewne wie, które jeszcze planujemy budowę Zakładu Aktywności Zawodowej, będą taką już kompleksową klamrą, którą zepną całe wsparcie dla tych dzieci, ale też i osób, które żyją z niepełnosprawnościami. Zresztą konferencja, która była, też była możliwością zapromowania gminy Wierzchosławice, ale też i powiatu tarnowskiego, bo przypomnę, że zwiedzaliśmy również Muzeum Wincentego Witosa, Muzeum Okręgowe, ale też byliśmy w kaplicy rodzinnej, gdzie jest pochowany trzykrotny premier Rzeczpospolitej Wincenty Witos. Ale też dyskusja, która była, dotyczyła przede wszystkim pieczy zastępczej. Ogromnie ważnego tematu, który warto poruszać, bo tutaj zawsze od wielu już lat zachęcamy osoby, rodziny, które by zajmowały się dziećmi, które niestety nie mają tego ciepła, tego domu rodzinnego. A u nas akurat ten temat jest bardzo ważny. Mamy ponad 100 rodzin zastępczych. I popołudniowa również wizyta na gali, gdzie trzy rodziny z powiatu tarnowskiego zostały nagrodzone przez marszałka, jedna przez ministra, panią minister Marlenę Maląg, świadczy o tym, że tą pracę, którą wykonujemy w obecności pana premiera Mateusza Morawieckiego, zresztą fajne również spotkanie bezpośrednio tych rodzin z premierem Mateuszem Morawieckim, bo oczywiście pan premier po gali oficjalnej podchodził do stolików i tak zafascynował go nasz wychowany 18-letni chłopak, który w tym roku ma swoje egzaminy, że poprosił, że powiedział panu premierowi, że zamarzyło mu się, żeby na ostatnim egzaminie swoim wystąpił w takim krawacie. Niech sobie pan redaktor wyobrazi, że pan premier ściągnął ten krawat i mu przekazał ten krawat i ogromnie się ucieszył. Zresztą muszę powiedzieć, że też na mnie zrobił wrażenie, bo rozmowa pana premiera z tym młodym człowiekiem była naprawdę na wysokim poziomie i od razu też i kancelaria pana premiera się zainteresowała. Zresztą ja tylko przypomnę, że pan premier również opiekuje się dwójką dzieci, które jest jako rodzina zastępcza. Dlatego się ogromnie cieszę, że też poznał tą naszą rodzinę, ale też i wiele osób, które zostało wyróżnionych, nagrodzonych. No pokazuje, że państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo dba o te rodziny, które się właśnie tego typu dzieciakami zajmują. Na koniec naszej rozmowy zapytam wprost, czy ochrzanił pan burmistrza Dawida Chrobaka, że spartolił rynek wedle wielu komentarzy w internecie i zrobił tam przykład betonozy, czy jednak przyjął pan do wiadomości jego tłumaczenia, że było 40 drzew, teraz jest 80 zasadzonych na miejskim placu, na drugim największym rynku w Małopolsce? Tak, ja tylko przypomnę, że charakter rynku w Zakliczynie to jest rynek targowy, gdzie od wielu, wielu lat odbywa się targ.
gdzie charakter tego rynku jest wszelaki, ponieważ są tam również pomniki, jest ratusz i zieleń, która jest zasadzona, tutaj przyjmuję pełną argumentację pana burmistrza, kwietniki, które są w tej chwili, będą cały czas poszerzane, jeśli chodzi o ilość. No i jest fontanna. Tutaj ten temat, który ostatnio internauta jeden z poruszył, że nie będzie się gdzie schodzić. No będzie się gdzie schodzić. Oczywiście wiele osób może zarzucać jakieś działania, które są niewłaściwe. Każdy ma swój gust. Ale uważam, że w tym wypadku akurat burmistrz Chorowak robi naprawdę świetną robotę, że to nie jest jedyna inwestycja, która w ostatnim czasie akurat zajmuje pracę panu burmistrzowi, bo przypomnę, rewitalizacja ruin melsztyńskich, ale też i budowa Mieszkania Plus. Wiele, wiele inwestycji, współpraca z powiatem przy domu pomocy społecznej w Stróżach, czy w szkole ponadpodstawowej w Zakliczynie. No, jest to jeden z samorządów, jeden z wielu, bo właściwie z wszystkimi samorządami nam się bardzo dobrze współpracuje, ale gmina Zakliczyn wykonuje wiele fajnych prac. Oczywiście zawsze się krytycy znajdą. Tutaj pan Radek bardzo dobrze zauważył, że każdy ma jakiś swój gust, swoje spojrzenie na ten temat, ale uważam, że jest to duża wizytówka, tym bardziej, że ja tylko przypomnę, że całą pieczę nad tym rynkiem sprawuje konserwator. Wszystko, całe działania musi zatwierdzić konserwator. Skoro konserwator zatwierdził projekt, no to uważam, że tutaj nie ma co wielkiej dyskusji, tylko trzeba przyjąć. Mnie się osobiście, tak jak mówię, bardzo ten rynek podoba. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był uśmiechnięty jak zawsze starosta, a kiedyś w przyszłości na razie wicestarosta powiatu tarnowskiego, pan Jacek Chudyma. Dziękuję. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.